witam. Tutaj pokazuję taki klasyczny piecyk na ekogroszek z podajnikiem. Piec ten ma klasyczny taki komputer, to jest taki składaczek montażowy. Piec jest oczywiście firmowo kupiony, ale jest wyposażony w specjalny taki dosyć rasowy palnik z dobrym podajnikiem, z porządnym ślimakiem i taki jest raczej wielopaliwowy, chociaż jego specjalizacją jest ekogroszek, taką podstawową. I piec ma trzy komory. Tu jest ta komora na dole z palnikiem, on już jest używany też. Niewątpliwie ten piec w środkowej komorze no, ma taką możliwość tutaj na przykład dopalania na przykład drzewa, uzyskując jak gdyby dodatkowo ciepło. No, można też palić zastępczo na przypadek, gdyby na przykład nie było prądu. No to tutaj ten piec też pozwala na takie awaryjne spalanie. Instalacja jest zresztą tutaj dostosowana do obiegu grawitacyjnego, czyli bez udziału pompy też. A więc ten piec może pracować w bardzo prosty, klasyczny sposób. I natomiast w dzisiejszym filmie ja chciałem pokazać po prostu spalanie bardzo nietypowego paliwa w tym piecu, nie ekogroszku, który w tej chwili osiąga na rynku akurat zawrotne ceny, ale chciałem pokazać właśnie spalanie paliwa zastępczego. No tutaj jest ten przykład właśnie, że tu można w takich niektórych piecach spalać w trybie awaryjnym, prawda, te paliwa stałe. Zresztą tu nawet drobny węgiel też się spala. No to już sprawdzałem. Jeżeli nie ma prądu po wichurze, można spokojnie sobie palić w sposób tradycyjny. Nie trzeba prądu do tego pieca i można sobie jakoś tam poradzić, przeżyć. No jest to bardziej uciążliwe, zgoda, bo trzeba dokładać. No ale najważniejsze jest wiadomo ciepło. No i to, że przeżyjemy. A teraz zapraszam do tego mojego filmu na temat tego, jak nietypowego, niecodziennego paliwa, jakie wytestowałem, przebadałem i chciałem się z wami tutaj pewnymi uwagami, spostrzeżeniami podzielić. Co to jest za paliwo? No, do tego groszku chcemy dosypać cięty taki patyk. Starałem się wybrać możliwie jak najbardziej suchy. Prawda? O, w takich kawałeczkach. Starałem się wybrać jak najbardziej suchy patyk w tej chwili z dostępnych, z tych, co miałem odłożone na jakiś tam czas, sobie leżało tam. No niektóre leżą pewnie już 2 lata, myślę, ale trochę też zielonego się tu chyba też dostało. I chcę spróbować tym odpadami. Tu są jeszcze takie czasem odpady właśnie jak z rąbania drzewa, takie małe wiórki, które spełniają tą normę, żeby przeszły, mogły być podawane ślimakiem. Oczywiście ono będzie podawane ze zbiornika automatycznie ślimakiem. Jak się przycina taki patyk, to później wam pokażę, o co chodzi. Tu mamy podajnik. Tu mamy podajnik klasyczny, taki zbiorniczek na ekogroszek. To jest tego pieca właśnie, o którym tu rozmawiamy. Jesteśmy z drugiej strony. Spróbuję tu wam pokazać, co tu jest w środku. No tu w środku ja go wyczyściłem, ten zbiornik, ale nie do końca. Tak patrzę, czy mi tu złapie te światło tu. Spróbuję pokazać. Gdzie tu są takie resztki, tylko zostawiłem na dnie zbiornika. Zostawiłem tylko takie resztki ekogroszku. Tu mam. Prawda? Po co? No po to go zostawiłem, że teraz, żeby chcę na tym ekogroszku zrobić żar. No jesteśmy już przy tym zbiorniku pieca na ekogroszek, nazwijmy to umownie. I teraz z worka, no który miał być ekogroszek, jest teraz co innego, jest ten patyk. Przyjmujemy ten.
i patyka. Trzymaj do tego patyka, żeby się ubierało. Teraz w tym zbiorniczku, czy to wystarczy? No, dzisiaj jest go tyle. No i będziemy sprawdzać, jak on się nam będzie sprawował, spalał. Spróbuję zobaczyć drugą komorę. Jak tutaj jeszcze ta druga komora, no nie umie jej znaleźć, tylko pominiał jest. Dynamika pieca jest w tej chwili znacznie mniejsza, ale podawanie też tu jest niewielkie. Na pewno na przypadku spalania patyka trzeba znacznie zwiększyć podawanie. Temperatura rośnie tutaj znacznie. W tej chwili wolniej widać, że jest spadek jednak mocy pieca. Tutaj go nie widać na tym komputerze, bo ten ekran tak świeci, że ciężko mi pokazać wskazania. No, ale tak się spala właśnie patyk cięty. Także ten patyk musi być, mówię, taki dosyć, słuchajcie, suchy. No, bo ja staram się jakiś suchy zbierać. Wiem, że mokry, no, jak sprawdzałem, to się bardzo słabo spala, jak nie jest zbyt dobrze wysuszony. Najlepsze chyba jest optymalne spalanie mieszanki ekogroszku i tego patyka, ale jak widać, ten pies też idzie i da się to wygrzebać, ten piec, więc, ale jak widać, że te iskry idą, no wiadomo, co się za tym kryje. No, jeżeli tego typu paliwa stosujecie, to musicie po prostu uważać, bo one wymagają pewnej takiej ochrony innej, przeciwpożarowej. Dobrze mieć tutaj system w razie czego zalewania. Trzeba uważać, żeby tego paliwa też tam nie ładować chyba za dużo w sumie, bo ono się może zapalić również w tym zbiorniku. Zbiornik też musi być szczelny. No i też, no, szybko kominowy czyściutki. Dobrze mieć wkładki w takim szybie kominowym, porządne, stalowe. No i dobrze czyścić ten komin, starannie chyba częściej, bo tutaj ryzyko ze względu na to iskrzenie na pewno jest większe.
No tutaj na pewno trzeba zwiększyć ilość podawania. Ja tutaj stosuję na razie ten czas podawania tak jak tu stosowałem dla ekogroszku. No więc ten spadek mocy musi być tutaj. To jest nieuniknione. Wiadomo, że te paliwo raczej musi być prawie dwa razy większe podawanie niż ekogroszek, żeby uzyskać to jakąś porównywalną moc spalania do ekogroszku. No ale jak widać, po prostu da się tak w ten sposób też się ratować. No, trudno tak od razu ocenić tą metodę, trzeba by dłuższy czas to spalać. To jest taka próba badawcza, ja się bawię czasem w takie właśnie sprawdzanie, badanie różnych wariantów. I mi się wydaje, że najbardziej skuteczne by było spalanie mieszanki ekogroszku i takiego ciętego patyka. Podajnik pracuje. Tutaj skrzenie zwiększę i spróbuję zobaczyć drugą komorę. Tutaj jest ta druga komora, no nie umie jej znaleźć, tylko pominiał jest. A teraz jest podajnik, się włączył. Proszę zobaczyć, jaki jest snopiskę. Więc tu się już kłania, ją problemy przeciwpożarowe. Tutaj jest ten nasz, powiedzmy, ten pelet zastępczy, czyli cięty patyk. I bez problemu te podawanie ma miejsce. Tu się trochę zadymia, ale to jest normalne zjawisko, jak jest mało paliwa. I otwieram komorę. Ale tutaj był według mnie już czysty pelet. Zobacz, jak pani to jest. Widzisz? Na samym dnie. Patrzę, tu jeszcze też ściągam komin w miarę możliwości, ale ja tu żadnego dymu praktycznie nie widzę z tego peletu, tutaj z tej odległości. To jest wszystko bezdymne. Dzisiaj się wypala w miarę czysto tutaj, no. Tu jeszcze z innego ujęcia, to jest ten komin po lewej stronie. No ta synarga duża to jest do gazu, ta wysoka, a ta niska to jest, to jest właśnie piec ten, co chodzi na ekogroszek pelet. Tu jest ten komin, zobaczcie, że praktycznie, no nic nie widać z niego. To jest, spalą się te kawałki, w tej chwili gałęzi, nawet pajęczynka jest. Mówię, i to praktycznie no nic się tutaj nie dzieje. Tak patrzę, czy on jest jakiś tam, no jest lekko ciepły, ale tam po prostu dymu to tu, no czuję, że leci paluszkami ten dym, no ale nic tu nie widać specjalnie, żeby on kopcił. A tu jest synarga gazowa, tam kiedyś tam już pokazywałem też, jak się montuje tą całą wkładkę i synargę na tym kominku. No ale tu, kochani, widzicie, że nie ma tego dymu. Se pozwoliłem wyjść, zobaczyć. Zapachu jakiegoś też nie czuję. Powiem wam szczerze. No przy ekogroszku bardziej gryzie mnie w nos zawsze tutaj. Jak wyjdę, jak pali się piec. A tutaj się nic nie dzieje. On jest w tej chwili na stałe włączony, wentylator cały czas dmucha. Tam jest duży zakres temperatur, wysoki podany, więc on tam tutaj nie dobija do tego maksa, bo chcę zobaczyć, ile on tam wyciągnie najwięcej na tych samych takich biednych gałązkach ciętych. No cały czas pokazuje, no nic się nie dzieje, on cały czas pracuje, ten piec. Sobie ocencie to, co się tu dzieje. No, no dobra, wyłączę na chwilkę, bo muszę zejść na dół, nie będę
filmował w czasie schodzenia. To pokazuję wam tą tajemniczą maszynę do cięcia tych patyków na ten quasi pelet, tak to nazwijmy, pelet patykowy, i tak to wygląda. Zbliżenie wam zrobię, żebyście nie narzekali, że ja nie mówię. Patrzcie, wszystko tu jest napisane, sobie przybliżycie, może zrobię bardziej prostopada jeszcze, by było się wszystko czytać z tej tabliczki. Ja sobie to przybliżycie, to będziecie chyba widzieć. Maszyna ma 2000 W. Teraz widać, zawiera. Tak. Chyba wszystko jasne. Tu są, tak, tu są takie przyciski. Na tej maszynie tu się włącza. Na tej jedynce 0 się oczywiście wyłącza. Tu jest przycisk do cofania obroty w tył, jak się zatka. Jakby się przycięło coś. Na ogół się nie przycina, ale czasem się mi to zdarzało. Czasem mi się to zdarzało, ale tu się nic się tutaj nie dzieje. Takiego, żeby po prostu, żebym musiał to cofać raczej do tyłu. Tam czasem trzeba oczyścić, no. Tam wyrzucić się uzbiera za dużo tego nagaru. Raczej się zacinać, bo to się nie zacina. Tylko można tam trochę powyrzucać. Tu do tego można stosować woreczek, taki specjalny system. Znaczy to z tej strony jest, że prawda, że tu można stosować. Tu jest regulacja noża, że można zwiększyć, zmniejszyć od jak gdyby naczynie tyle, to jest nie tyle nóż, co frez, szczelinę frezową, czyli tutaj chodzi o grubość w sumie przycinanego patyka i głębokość przycinania w konsekwencji też. Tu się podczepia woreczek, ale można też podrzucić jakąś matę tutaj, po prostu rozrzucić jakiś kawałek sukna czy tam folii i to sobie leci tu na trawę. Znaczy na tak jak gdyby, no jeżeli no z trawy by zbierać, też się da, no zgoda, jak jest sucha, tylko jest to bardziej pracochłonne, lepiej coś tam podłożyć. Woreczka to niekoniecznie trzeba się z takie rzeczy bawić, tak to przynajmniej widzę, co leci. I tak doszedłem do wniosku, że lepiej jakiś kartonik podrzucić, mówię, folię, sukno jakieś tam mamy, niż a jak jest sucha, dobra ziemia, to nawet można i tak od razu niech sobie się sypie gdzie tam, gdzie leci po prostu, bo to nie ma większego znaczenia. Tak to wygląda. Jeszcze raz pokazuję te urządzenie. Dobra. No i tu jest wtyczka. Jeszcze raz pokażę. Tutaj jest gniazdko. Czyli taki przedłużacz kosiarkowy tu wystarczy, ale raczej bym zalecał chyba, patrzę tutaj, czy tu jest taki z uziemianiem, bym polecał. On chodzi bez tego, zgoda, ale chyba korzystniej by było. Chyba tam w zaleceniu jest, żeby miał jednak trzyżyłowy. Tak przynajmniej w instrukcji, o ile pamiętam, było. I teraz no tutaj mamy akurat trzyżyłowy, ja mam taki wtyk, no on wchodzi, no, bardzo dobre też jest te, warto się takie sobie przewód wyposażyć w takie gniazdko i warto robić takie przewody trochę grubsze, no ale ja czasami używam nawet do spawarki, więc ja to dbam o tutaj o tą, te przekroje, żeby były większe tych przewodów. Tu są patyki, prawda? Pokażę wam, jak ta maszyna zaraz działa też. Tu są patyki i je tak trzeba w takich stosach by było, wiecie, przechowywać. To jest taka moja sugestia, dlatego że one wtedy łatwiej sobie schną, czyli te
te na dole, jak tam zgniją od ziemi, to one pójdą na nawóz już tylko. No i to jest w tej chwili tak na szybko narzucone, bo to z roboty było zrzucane, to mam takie miejsce. No można to sobie w ładne stosiki, jak ktoś tam ma mniej miejsca, układać i przycinać wstępne pewne już takie długości. I natomiast musi być susz absolutny, mówię, do tego, żebyś za te patyki dopiero jak wyschną, ciąć. Bo tak to sobie nie dacie rady później raczej z suszeniem w warunkach takich prymitywnych. No chyba, że ktoś ma jakieś specjalne warunki, chce się bawić w jakieś tam przesypywanie, suszarki, takie bardziej już przemysłowe, zgoda, można i tak. Jeżeli ktoś poszedłby tutaj na całego w takich tematach, to zgoda. Natomiast takie gałęzi jak tu, to no to nie radzę po prostu stosować, to ciąć, to gdzieś suszyć. To się nie opłaca, słuchajcie, to nie ma sensu. Naprawdę trzeba po prostu to sobie tutaj darować, bo i tylko w ten sposób, tylko w ten sposób. Po prostu stawiać i dopiero wybierać susz prawdziwy już, jak to sobie wyschnie, z góry zbierać, te od dołu wyrzucać i tutaj do tej maszynki, ona tam nawet chyba da, tam nawet prawie że pod, chyba prawie że pod 4 cm potrafi uciąć ten taki patyk, ale nie radziłbym, szkoda jej przemęczać, tej maszyny. O, tu są takie przygotowane patyki, to jest też już typowy susz, prawda, że się tutaj wkłada, zaraz ją uruchomię, pokażę jak to w ogóle działa, prawda, tu się wkłada, no widać jeszcze jaki tu jest zapas tych średnic, tu jeszcze w środeczku jest coś chyba, więc tu będzie widać, bo to, o, widać, tam jest jakiś kawałek jeszcze patyka został i pokażę o co tutaj chodzi, mianowicie chodzi mi o to, że jeżeli będziecie inwestować w taki sprzęt, to żeby on jednak miał, mimo że to jest też amatorski w sumie trochę sprzęcik, no bo to nie są takie metalowe, przemysłowe maszyny do cięcia gałęzi, to bym jednak sugerował taką jedną rzecz, nie kupujcie nożowych, kupujcie tylko frezowe, one są na ogół troszeczkę droższe, ale nie opłaca się kupować maszynek tego typu nożowych, bo one są, mają za dużo wad. To się nie nadaje do takiego cięcia, w ogóle to jest tragedia. Te jeszcze z bidą się sprawdzają, i bo to są malutkie i to jakoś działa. Tym się da coś tam zrobić. A mówię, natomiast te nożowe, to się nie nadaje, do niego ludzie się nacinają. Później to krytykują. Ja się w ostatniej chwili też zorientowałem, że nie można kupować nożowych, tylko trzeba frezowe. Tu jest taki frezik, zaraz to wezmę latarkę, to wam pokażę. W środku widać, tu jest takie, widać chyba te zęby trochę i że tu jest frez typowy i tu się reguluje tą, ten odstęp, szczelinę roboczą. No, mówię, teraz zrobimy próbę zaraz rozruchu. Tu będę chciał zaraz to włączyć, te gniazdko. Tą maszynę muszę tutaj troszeczkę przesunąć w tą stronę. O, teraz wchodzi. O, udało się włożyć. Trochę ta gumka z boku przeszkadza. I teraz, zaraz, muszę podłączyć napięcie. Włączyłem napięcie i ta maszynka zaraz powinna nam ruszyć. Zobaczymy, czy się nam uda. Dajemy jedyneczkę. Możemy dać chodzi. Na środku. Teraz pokażę, jak to działa. Bierzemy sobie na przykład taki patyczek. O, tak wygląda.
Mogę pokazać do całości. To na przykład tak. Słuchajcie, o. I wkładamy tutaj. Prawda? I teraz zobacz, co się dzieje. Jak go włożę, ta maszyna sama go wciąga. Widzicie? Sama. I tu leci ten telek. Tego teraz wyłączymy. Widzieliście, że ten patyk sam się wciąga. Ja go tylko dotknąłem i ona go sama już wciąga. I taką zaletę mają właśnie te maszyny, które są tak zwane frezowe, z frezem. Natomiast maszyny wyposażone w nóż nie mają takiej właściwości, trzeba te kijki napychać. To jest duże utrudnienie. Oczywiście, jeżeli kijek jest grubszy, bardziej rozwinięty, żeby tej maszyny nie przeciążać, tak jest, wynika z mojego doświadczenia, wskazane jest po prostu pomagać to jednak ręką. Troszkę tam wspomagać tak z wyczuciem tą pracę tego wirnika i tego frezu, który ci tnie to, ale nie, mówię, nie trzeba, znowu chodzi o to, że tutaj ta łatwość pracy, szybkość pracy tych maszyn no jest nieporównywalnie większa i wydajność niż nożowych. Także nie zalecałbym tych maszynek nożowych w ogóle, no chyba, że ktoś faktycznie takiej gałązki do tego, ale tak bardzo amatorsko potrzebuje tylko poprzycinać, no ale to jest chyba raczej zabawa. Jeżeli kupować maszynę, to według mnie chyba tylko taką, bo ona daje jeszcze jakieś optimum tutaj. Takie pół amatorskie, pół profesjonalne. I zobaczymy, no włączamy jeszcze raz, no bo to sobie chodzi. No i weźmiemy na przykład o taki patyk. Tu jest ten ma zielone listki. Nie, no to nie będziemy go brać, prawda? Weźmiemy takie patyki, które są, słuchajcie, tylko i wyłącznie, które są suche, bierzemy na razie. Bierzemy tylko susz. No więc weźmiemy te, bo one tu są odłożone, już je przebrałem i wiem, że one są suche. No dobra, idziemy. Tutaj maszyny i teraz robimy tak. Znowu tutaj, to zmieni. Proszę bardzo, nie wkładamy. Widać taki patyk. Też wejdzie, zobaczymy. Proszę bardzo. To już jest tu grubszy. Tak to wygląda. Takie gałązka tu złamana dwie. Tego typu. Wkładamy. Samo wchodzi. Dobra. Taki pojedynczy patyczek. Tu dopychniemy od razu te, co zostały. To na ogół się te też porywa. Widzimy, że te najdrobniejsze gałązki nie podlegają cięciu, bo szczelina jest za duża. Gdybym je przykręcił, ten frez tutaj, na tym pokrętle, to pokazywałem z boku, tutaj, to by faktycznie można by je było też docinać, tylko to nie ma sensu. Natomiast
Jeżeli takie coś pójdzie do pieca, a jest suche, to też się będzie spalało. Takie zapałeczki, zapałki, nawet cięższe rzeczy, też wirnik przeciągnie w piecu, ślimak. Jak jest suche, też będzie dawało ogień. To nie ma się czym w ogóle co przejmować. Tak samo tym, że tu są jakieś takie skórki, że to tak zostaje. Kochani, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby było suche w miarę. Bo jak nie będzie suche, to nic z tego. Nic nam nie wyjdzie. I teraz zobaczymy znowu, jak to wygląda. Proszę. Teraz taka duża gałąź. To oceńcie, no na naszych oczach no uzbieraliśmy tego tyle. Widzicie? Tego suszu. Tak, jeśli ktoś ma ochotę z godzinę pobawić, no to jakiegoś tego upału zbiera, tylko warunek, mówię, musicie zbierać susz. Susz. To musi być naprawdę już suchutka gałązka. Taka, która już pęka, jak to się mówi. Bo jak to będzie mokre trochę, w tej chwili nie będzie dobrze dopalało, takie półmokre, spala się z woda, to coś daje w mojej obserwacji, ale pod warunkiem, że mieszamy to wtedy już z ekogroskiem, czyli z węglem, to wtedy też to ma sens, zgoda, a jakbyśmy chcieli samym tylko takim paliwem palić, to raczej po prostu, no musicie pilnować tej wilgotności, bo inaczej to nie pociągnie ten piec za bardzo, będzie miał za małą moc. Będzie miał za małą moc. No tak to w tej chwili wygląda jeszcze. Tu spróbuję zrobić, mówię. Tak ten, widać, tutaj się kręcą te koła. Jeżeli teraz to wyłączę. No to ta maszyna staje. Jeżeli dam tutaj, to ona. Tu jest zero. Ona w ogóle teraz nie będzie pracować. A jak przełączę w tą stronę i dam jeden, to ona będzie szła, ale w drugą stronę. Ale to tylko działa wtedy na przytrzymaj. Czyli trzeba trzymać to, to nakręci, ale w odwrotnym kierunku tym wirnikiem. Czyli pozwala go oczyścić, odblokować i tak dalej. Jak damy tak, teraz idzie w dobrą stronę. Dobra, na stałe. Tym położeniem jeszcze środkowym sprawdzę, bo toś. Nie, teraz w tym położeniu środkowym nie chodzi, jest wyłączona. Tak myślałem, bo przez moment jakby się mi jak gdyby załączyła i nie za bardzo łapałem, o co chodzi, a zaraz jest dobrze. Tak myślałem, że jest neutralne. Teraz idzie do tyłu, ale na przytrzymaj. Jak puszczę, to staje. Tu teraz, jak dam środkowe, to jest położenie neutralne powinno być. Zobaczymy. Tak, nie ma pracy. I jak przełączę w drugie skrajne położenie, to wtedy już mi na stałe rusza. Chodzi i już działa. Do pracy. Tak to mniej więcej wygląda. No, mówię, teraz zrobię jeszcze później próbę za dwie godzinki tego pieca, bo ono to jest wyłączony już kilka godzin. Zobaczę, czy on znowu odpali na żarze szczątkowym, czy też zgaśnie, trzeba będzie go na nowo rozpalać. No zobaczymy. Bo to jest strasznie ważna rzecz, te rozpalanie automatyczne się pieca, dlatego, że jest to straszliwa wygoda, bo na ekogroszku ja osiągałem wyniki właśnie tak na poziomie 10 godzin, że po wyłączeniu pieca, jak nawet chciałem sobie na noc wyłączam często, to że po 10 godzinach nawet ten piec mi, nawet 11, sam mi odpalał ponownie, nie musiałem go rozpalać.
po prostu ruszała dmuchawa, ruszało podawanie i się powoli tym szczątkowym żarem, pozostałością rozpalał ten piec. No, żeby taki był efekt, piec oczywiście musi być bardzo szczelny, bo inaczej on się, to paliwo się wypali i ten żar zgaśnie, wiadomo, po kilku godzinach. Tutaj ten cięty patyk, no dzisiaj dał mi dobry wynik, bo ja po 10 godzinach, jak go zgasiłem tak około 12 w nocy, to powiem wam szczerze, że dopiero chyba około 10 pyknąłem, rozpalił się sam na nowo. No więc zobaczymy, mówię, jak to będzie, czyli, ale to, mówię, gałęzie nie mogą być takie, to one to za 2 lata, za rok przynajmniej, za 2 lata. Można je będzie ciąć na te potrzeby. Oczywiście grubsze trzeba przycinać oddzielnie już na pile i, na, i stosować można na dopalanie w komorze górnej, kłaść pieca na dopalanie takie tradycyjne, prawda, na odpalniku. A te cieniutkie oczywiście wszystkie można ściąć w taki tutaj o peletowy groszek z ciętego patyka zrobiony. No. Skąd brać gałęzie? No, gałęzie oczywiście wskazane, żeby było odzyskiwane przy okazji jak gdyby innych robót. Wydaje mi się, że zbieranie gałęzi celowo tylko na potrzeby opału nie jest chyba zbyt racjonalne. Te gałęzie należy, jak już powiedziałem, suszyć i odkładać na takie specjalne stosy, stogi. No jak ktoś ma mniejsze warunki, słabsze, no to powinien tutaj no też niewątpliwie zadbać o to, żeby te sterty robić w taki sposób, odkładać w taki sposób bardziej uporządkowany. Trochę więcej pracy tam by trzeba włożyć wtedy wstępne poprzycinanie, poukładanie w jakieś takie ładne, w miarę zgrabne, prawda, stogi, powiedzmy o podstawie jakiegoś tam prostokąta, kwadrata czy w koło, i wtedy to będzie łatwiej gromadzić. Natomiast w warunkach takich bardziej wiejskich, ktoś ma takie tego typu podwórko, zaplecza, które na terenach takich leśno-wiejskich, no to wtedy pewnie z tym nie będzie tam za bardzo problemu z odkładowaniem takich gałęzi. No tutaj teraz nie wiem, czy się z tym spotkali, ale na przykład jeżeli ktoś tam kompostuje na przykład też odpady na przykład biologiczne, prawda, na swoich podwórkach, jeżeli ma takie warunki, no to wtedy nie mniej płaci na przykład za odbiór śmieci. I jeżeli nie wystawia tak zwanych właśnie odpadów takich naturalnych, jak gdyby, które mogą podlegać kompostowaniu. No tutaj taki przykład jest o przycinanych, prawda, górnych koron różnego rodzaju krzaczków, które nam przeszkadzają. Tutaj akurat te są wycinane z uwagi na dopuszczenie, dostęp do słońca dla innych roślinek, bo jest za duży cień tworzą. One są przycinane tutaj. O, tu jest taki ładny, też na tej zasadzie przycinany taki ładny dąb. No tego typu drzewa mają też tą zaletę, że jeżeli je utrzymujemy w takiej wersji karłowatej, no to one nie będą tworzyły nam zagrożenia dla jakichś tam budynków, obiektów w razie huraganów, wichur, gdyby się wywróciły. Tu jest następny punkt programu, to są tego typu tutaj gałęzie
gałęzie wycięte, gdyż wchodziły w linię energetyczną tutaj. No tu są takie część, na przykład mamy taki obiekt, którym trzeba pilnować, żeby właśnie nie kolidowały z liniami energetycznymi i telefonicznymi, internetowymi. No, pomaga też innym, dla sąsiadów i tak dalej. To będzie tej roboty miał, to będzie miał tej roboty sporo. Prawda, tutaj jeszcze raz pokazuję, tutaj trzeba będzie na przykład, tu się jest częściowo teren obrobiony, prawda, to jest częściowo obrobiony ten teren, ale tutaj na przykład o ta linia jest dopiero jeszcze, trzeba będzie się za to wziąć, też poprzycinać te gałęzie, bo one już tu praktycznie zaczynają zagrażać linii. Trzeba to będzie pousuwać, tam się trzeba przyjrzeć też, czy one już nie kolidują, bo trzeba w określony tam sposób później to naciągać od razu, odpowiednio podcinać, żeby opadając nie uszkodziły przypadkiem tych linii, prawda?